Cześć, z tej strony Marta. Witam Was na kolejnym literackim Zoomie na kanale książkowym. Pisał już o łąkach kwietnych, pisał o dzikich roślinach jadalnych, pisał o jadalnych robakach. Dorobił się łatki wszystko z rzeczy, kiedy zjadł na przykład łożyska swoich własnych dzieci. I teraz napisał o seksie. O kim mowa? Łukasz Łuczaj, profesor nadzwyczajny i erotoman także nadzwyczajny, jak pisze o nim Manuela Gretkowska. Jest biologiem, kieruje Zakładem Botaniki na Uniwersytecie w Rzeszowie. Posiada ogromną wiedzę etnograficzną. Fascynuje go cały świat przyrody i wszelkie rośliny, łąki kwietne, jadalne chwasty, grzyby. To, że jest tak blisko z naturą, nie wyklucza go ze światu współczesnych social mediów. Można go znaleźć na Facebooku i prowadzi także kanał na YouTubie, na którym często opowiada o grzybach i innych cudach z okolicznych lasów na Pogórzu Dynowskim, na którym mieszkał. Książka Dziki Seks została wydana najpierw w języku angielskim jako Sex in Nature, ponieważ tak się złożyło, że autor pisze oczywiście również po angielsku jako profesor, jako naukowiec, a w Polsce nikt nie chciał tej książeczki wydać. Ona powstawała wiele lat, ma raptem 70 parę stron, więc jest niewielka. Pokazałabym Wam ją, ale niestety mam ją w e-booku na telefonie. Wiem, pan profesor pewnie by nie pochwalił, ale taka sytuacja. Bardzo ładnie wydana, pięknie zilustrowana rycinami, na zmianę przeplatają się ryciny roślin i ryciny ludzi uprawiających miłość w plenerze, z fantastyczną okładką. Pojawiła się na koniec zeszłego roku dzięki wydawnictwu Hart, no nikt inny się nią nie zainteresował. Całe szczęście jednak, że to wydawnictwo się tym zajęło. Co to jest za książka? To nie jest książka erotyczna, broń Boże pornograficzna. To jest książka, która ma na celu skłonienie nas do refleksji nad swoją własną seksualnością, nad swoją relacją z przyrodą, relacją z naturą, ale także taka, która ma na celu pokazanie bardzo szerokiej wiedzy. I to jest wiedza o tym, na jakich roślinach najlepiej się położyć, żeby się nie pokłuć na przykład, albo gdzie, jakie rośliny możemy znaleźć, udając się w zarośla nad Wisłą, aby było nam wygodnie. To jest wiedza o tym, w jaki sposób rośliny mogą wykorzystywać nasze owłosienie do tego, żeby się przemieszczać i rozprzestrzeniać po świecie. To jest właściwie zbiór esejów, każdy pod nieco innym tytułem, o troszkę innej tematyce. Odwołuje się do własnych, chyba własnych, doświadczeń autora. Odwołuje się też do jego bogatej wiedzy. Jednak mimo kontrowersyjnego tytułu i tego, co może na początku o niej mówiłam, jest to książka przede wszystkim o relacjach, o odnajdywaniu siebie, o doświadczeniu nowych rzeczy, takiej pewnej bliskości. Mam dla Was fragment, który jest chyba najbardziej wzruszającym fragmentem w całej książce. Autor opowiada, kiedy chciał iść z dziewczyną do lasu, a ona nie chciała wejść do lasu. Dlaczego nie? Popatrz, jakie mam buty, zniszczą się. To dlaczego ich nie ściągniesz? Nie wiem, nigdy na to nie wpadłam, nie chodziłam boso po lesie. I ściągnęła je. Bała się jednak iść sama. Trzymałem ją za rękę i patrzyłem, jak pierwszy raz w życiu idzie boso po igliwiu i szyszkach. Stąpała powoli, jakby po linie, jak tancerka. Przeszła może 10 kroków, usiadła i rozpłakała się. Dlaczego nie zrobiłam tego wcześniej? Przeżyłam 26 lat w butach. Nie będę się rozgadywać, żeby nie opowiedzieć wszystkiego, co się tam znajduje, ale życzę Wam, żebyście przeczytali tę książkę i odważyli się zdjąć buty i pójść boso do lasu. Dziękuję.